Legionowskie targowisko miejskie przy ulicy Sobieskiego znajduje się już od 20 lat. Czy w tym roku jego obecność w tym miejscu dobiegnie końca? Tego na razie nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że władze miasta od jakiegoś czasu zastanawiają się nad jego przeniesieniem. Do urzędu wpłynęła oferta wynajęcia terenów przy ulicy Szarych Szeregów 11. Oferta ta obejmuje plac o powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych, na którym miałoby być przeniesione targowisko miejskie i ten plac miałby być wynajęty za przysłowiową złotówkę. Nadawcą oferty, która trafiła na biurko prezydenta Legionowa, jest spółka Pamexpol, zajmująca się wynajmem nieruchomości w Warszawie i jej okolicach. Oprócz wydzierżawienia placu, spółka proponuje miastu przejęcie hali o powierzchni 9 tysięcy metrów kwadratowych. Budynek jest ogrzewany, co umożliwia prowadzenie handlu przez cały rok, niezależnie od pogody. Ofertą na swoim najbliższym posiedzeniu zajmą się radni z Komisji Rozwoju Miasta. Jeśli ich opinia będzie pozytywna, władze miasta zorganizują konsultacje społeczne w tej sprawie. Będziemy się starać przekonać tych mieszkańców, którzy mieszkają blisko targowiska, ponieważ są na pewno tacy, którym przeszkadza hałas i brud, ale są też tacy, którzy cieszą się z bliskości targu, że jakby przeniesienie to nie jest koniec targowiska. To jest dopiero krok, który może nawet pomóc je rozwinąć, ponieważ będzie tam więcej miejsca, więcej powierzchni dla handlujących, no i oczywiście te lepsze warunki typu hala ogrzewana. Przekonać do przeniesienia będzie też trzeba ponad 700 kupców handlujących obecnie na miejskim targowisku. Łatwe to na pewno nie będzie. To stwarza zagrożenie dla naszych miejsc pracy, ponieważ teren tamten jest, że tak powiem, na uboczu bardzo. My mamy towary głównie dla osób starszych, w średnim starszym wieku. Młodzież chodzi do hipermarketów. Natomiast tu są te starsze panie z okolicznych bloków, robią głównie zakupy, ponieważ mają tu blisko, pod ręką. Kupcy zapowiadają, że jeśli decyzja o przeniesieniu targowiska zapadnie, oni zrezygnują z handlu w Legionowie. Jak twierdzą, przeniosą się do Nowego Dworu Mazowieckiego lub Pułtuska. Tam, gdzie jest targowisko bliżej, że tak powiem, miasta i tam, gdzie już jest stała lokalizacja, gdzie ludzie znają miejsca, bo ludzie się i do sprzedawców przywiązują. Znają miejsca sprzedawców. A w związku z tym handlujący nie wróżą nowej lokalizacji targowiska dużego powodzenia. Ja uważam, że tam przyjedzie nie więcej niż 30% kupujących z tego miejsca. Dość trudno to ocenić. Nowa lokalizacja targowiska ma bowiem również swoich zwolenników. Są to przede wszystkim Legionowianie mieszkający daleko od centrum miasta. Ja i moja rodzina jesteśmy z tego tytułu bardzo zadowoleni, a to zaraz powiem panu dlaczego. Po pierwsze, prawdopodobnie ma być to pod dachem, a tutaj nie jest. No i wiadomo, jak jest niepogoda, czy mróz, czy coś, to wiadomo, że to jest z korzyścią dla sprzedających i kupujących. Stanąć nie ma gdzie samochodem. Raz było tak, że objeżdżałem 4 razy dookoła, żona wysiadła, w końcu ja mówię, stanę gdzieś i za godzinę przyjadę, znów będę jeździł. No bo nie ma gdzie stanąć. A tutaj będzie trochę inaczej. Nie dlatego. Ja mogę jechać i nawet do Nieporętu, jak będzie miejsce i będę miał gdzie stanąć. Pojawia się pytanie, co stanie się z rozległym terenem przy ulicy Sobieskiego w przypadku, gdy dojdzie do przeprowadzki targowiska. Jak zapewniają władze miasta, najprawdopodobniej powstanie tam teren parkowo-rekreacyjny. Jego wizualizacja już powstała. Realizacja jest natomiast uzależniona od opinii Komisji Rozwoju Miasta i wyników konsultacji społecznych.